A teraz wracamy do sytuacji, w której były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump został dożywotnio zablokowany na Twitterze. Politycy, nie tylko ci z prawej strony, biją na alarm. Takie zachowanie to bardzo niebezpieczne zjawisko. Stanowi zagrożenie dla fundamentalnego prawa do wolności wypowiadania swoich poglądów. Po wtargnięciu na Kapitol grupy manifestantów były prezydent USA Donald Trump został oskarżony przez właścicieli mediów społecznościowych o nawoływanie do nienawiści. W związku z tym Twitter zablokował mu konto. Podobne kroki rozważał wprowadzić także Facebook czy Instagram. To bardzo niebezpieczne zjawisko, mówi Michał Grześ, radny Poznania z Prawa i Sprawiedliwości. Właściwie poza prezydentem Trumpem, który został dożywotnio zablokowany, jest to skandal. Mamy również inne w mediach społecznościowych blokady dotyczące katolickich mediów, katolickich publicystów. Takie zachowanie stanowi zagrożenie dla fundamentalnego prawa do wolności wypowiedzi swoich poglądów, uważa medioznawca dr Jolanta Hajdasz. W mojej ocenie jest to po prostu tak naprawdę dowód na to, że w tej sytuacji zwyciężyła po prostu cenzura. Facebook, Twitter czy Google dziś nie są poddane żadnej kontroli społecznej, jakiej poddane są na przykład media. Media tradycyjne funkcjonują w określonych ramach prawnych ze względu na ważną społeczną rolę, jaką pełnią we współczesnym świecie. O tym, jakie treści pojawiają się w mediach społecznościowych, decyduje jedynie ich właściciel, dodaje dr Hajdasz. Prywatna firma decyduje o tym, co może, a co nie może być publikowane. Internet przestaje więc być tak zwaną oazą wolności, bo niewygodne treści są blokowane. Bo albo są to media społecznościowe, albo niech się po prostu nazwią media lewackie i będziemy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Zauważa Michał Grześ, radny Poznania z Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tą sytuacją Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad ustawą wolnościową. Ma ona zapewnić wolność słowa w internecie, między innymi poprzez możliwość złożenia skargi na usunięcie danej treści przez portal. Portale takie jak Facebook czy YouTube nie będą mogły usuwać treści ani blokować kont użytkowników, jeśli treści na nich zamieszczane nie naruszają polskiego prawa. Szczegóły tego projektu ustawy na razie nie są jeszcze znane.